Hej, cześć, witajcie. Z tej strony z Maslow. Kurde, stare miejsce. Kto poznaje? Przyznajcie się. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Mieliśmy tutaj na kanale taką niepisaną tradycję, że co rok w wakacje robiłem pokój gracza i dopisywałem kolejny rok, gdzie to no, pokazywałem po prostu stanowiska, na których sobie tam pracuję czy giercuję. W tym roku, jak widzicie, cóż, no, wakacje się skończyły, a taki film nie powstał. Dlaczego? No, w sumie głównie dlatego, że u mnie w pokoju tam u góry, no, praktycznie nic się nie zmieniło. Tutaj troszeczkę się pozmieniało i dzisiaj właśnie skupiłbym się na tym stanowisku komputerowym, które tutaj mam. A studio to chyba w ogóle zasługuje na swój dedykowany film, bo tam mamy tak mało miejsca i musimy takie wygibasy robić, żeby się pomieścić, że myślę, że to jest inna ciekawa historia na troszeczkę inny materiał. Tak więc dzisiaj pokażę wam to, czego używam. Postaram się też do wszystkiego dać link. Też na mojej stronie macie wypisane inne sprzęty, które się nie pojawiają koniecznie w tym materiale, ale których używam obecnie. No i żeby też nie było nudno, że tylko pokazuję to, czego używam, to też zrobimy sobie dzisiaj upgrade tego komputera, który stoi za mną. I myślę, duża część starszych widzów będzie kojarzyło, że tutaj za mną stał taki zawsze wielki komputer z Ryzenem. Co się z nim stało? No, stało się to, że jest teraz w studio i właśnie przykładowo ten film montuję, który teraz oglądacie, więc komputer z Ryzenem ma się bardzo dobrze przez te 3 lata chyba, od kiedy go mam. No, pracuję bardzo ciężko, żeby wam się oglądało bardzo dobrze filmy, więc no, taka to z nim sytuacja. Tutaj mam inny komputer, zresztą z nim to też jest cała historia. Przykładowo w tym komputerze używam i trójki 9 generacji, no i GTX-a 970. I tak, wiem, że wielu z was pewnie ma słabszy komputer niż ten, ale pewnie też wielu z was ma mocniejszy komputer. A tak się składa, że no, ja pokazuję często jakieś tam nowe procesory, nowe karty graficzne i tak dalej. No, część rzeczy jest wypożyczona, część jest tylko na testy, no i głównie używa się tego do pracy, więc w sumie same takie najmocniejsze rzeczy zawsze mam w studio. No i można powiedzieć, że tak prywatnie to się używa tam, co popadnie, prawda, bo się rymuje. Co zabawne, historia wygląda w ten sposób, że gdy wywiozłem ten swój komputer z Ryzenem do studia, to przez pierwsze chyba 3 tygodnie czy miesiąc jechałem w domu praktycznie na jakimś laptopie, więc jeżeli chciałem pograć w jakieś gierki, to właśnie na laptopie. Później wykorzystałem komputer, który służył nam za pierwszego Hackintosha. Używałem go tutaj w domu, z tym, że no, zainstalowałem sobie tam Windowsa, bo chciałem sobie pograć w jakieś gierki, więc używałem i5 6600K i jechałem na Integrze, bo nie miałem akurat żadnej wolnej karty graficznej dedykowanej i grałem wtedy w WoWa, no bo mało co na Integrze chciało działać. Później jak Kamil Tech Tester zwrócił moją 970, no to był wielki upgrade, hura, bo miałem 970. No i też na początku roku właśnie nagrałem filmik o tym małym cudeńku, które stoi za mną, czyli jest to właśnie ten komputer ITX w obudowie NZXT H1, którą ciągle jest problem kupić i dużo osób pyta, czy chciałbym odsprzedać. Nie, moi drodzy, to jest moja obudowa UW cacy cacy, ja ją bardzo lubię, nie zamierzam się jej pozbywać. I w tym materiale, który pokazywałem, no tam budowałem komputer właśnie z i3 9 generacji. Cały ten komputer ITX, przyznam się szczerze, że nie był zbyt przemyślany, bo poskładałem go po prostu z części, których miałem pod ręką i no, nie był to specjalnie dobrze wyważony komputer, jak mam być szczery, tak czy do gier, czy do czegokolwiek. Tam na materiale, gdy składałem ten komputer, używałem 2060 Super. I rzeczywiście, używałem komputera w takiej konfiguracji przez jakieś 2 tygodnie, po czym zdałem sobie sprawę, że no kurczę, jednak ten RTX 2060 Super bardziej mi się przyda w studio, gdzie montuję filmy w DaVinci Resolve i gdzie jest akcelerowany, po to, żebym nie musiał 2080 Ti, którą mam na testbenchu, przerzucać w tej nazad z komputera do montowania, to do testbencha, więc musiałem tą 2060 stąd wziąć, no i od tego czasu cisnę na 970. I tak, GTX 970 to dalej bardzo dobra karta graficzna,
No ale jednak już ma swoje lata i przy wielu tytułach, takich jak Need for Speed czy coś, no to trzeba schodzić po prostu na ustawienia średnie czy coś w ten deseń, więc jak widzicie, tutaj w tle już będzie karta, jaka to karta i tak dalej, to będziemy sobie zaraz dyskutować na ten temat, ale teraz chciałbym Wam pokazać, jakie tutaj mam peryferia i inne rzeczy. Warto uwagi. Okej, no i tak wygląda moje stanowisko, przynajmniej ja mam mniej więcej taką perspektywę, staram się oddać, jak ja patrzę na to moje takie stanowisko, mniej więcej jak siedzę przy biurku, więc no chciałbym tutaj omówić poszczególne elementy, no i coś wam poopowiadać. Klawiatura, którą mam, jest to Logitech, czy Logitech, jak niektórzy wolą, 915 TKL, czy coś w ten deseń. Jest to niskoprofilowa klawiatura mechaniczna, jak widzicie, nie ma tutaj jakoś tak bardzo dużo. Fajnie klika. Generalnie jest to klawiatura bezprzewodowa, która wykorzystuje technologię Lightspeed i jestem bardzo pod wrażeniem tej klawiatury, ile ona trzyma na baterii, bo jest w stanie na baterii z takim podświetleniem RGB, jak ją widzicie, wytrzymać chyba 3 tygodnie z tego, co mówiłem, czy nawet trochę więcej, więc to jest dość imponujące. Jeśli chodzi o gryzonia, to jest on taki. Aha, pokazywanie myszki na czarnym tle. Myszka jest to kultowy model G502, też od Logi. Jest on wykorzystywany przez wielu pro playerów, bardzo lubią tą myszkę. Jest stosunkowo lekka, nie trzyma aż tak długo na baterii i na baterii trzyma tak gdzieś w okolicach tygodnia, mam wrażenie, przynajmniej przy moim użytkowaniu z Lightspeedem, ale jest bardzo fajna, leży bardzo przyjemnie w łapce i jestem z tej myszki dość zadowolony. No, mój skill jakoś nie poszedł dramatycznie w górę, ale jest wygodna do użytkowania. Używam też pada takiego xboxowego do grania w niektóre gry, na przykład Assassin's Creed'a czy w Need for Speed'a mi się bardzo wygodnie gra na takich padzioszkach. Jest to pad, nie myślcie, że ja go zniszczyłem czy coś ten deseń, jest to pad po prostu w wydaniu kolekcjonerskim z Cyberpunka 2077. No mam nadzieję, że gry się doczekamy w końcu. Niemniej jednak pad bardzo fajny, taki ma design, do mnie przemawia. No i jest wygodny do grania w ścigałki. Monitor, który obecnie testuję, jest to AOC Q27G2U czy coś takiego. Generalnie jest to bardzo dobry stosunek możliwości co do ceny, tak przynajmniej Stilgar mówił wiele razy na Morelach. Jest to monitor 27 cali 1440p na matrycy VA. Troszeczkę się obawiałem, jeżeli chodzi o ghosting, więc sobie wypożyczyłem akurat tego sampla i chciałem sprawdzić, czy będzie mi pasował. I tak, bardzo mi pasuje, bo zastanawiałem się nad jeszcze jednym. Trochę może kiepsko to widać, ale tutaj jest stanowisko mojego brata. On ma praktycznie taki sam monitor, tylko na IPS-ie Full HD. I sobie wymieniłem na 3 dni ten jego monitor z tamtym. No i stwierdzam, że jednak wolę większą rozdzielczość i to takie drobne smużenie matryc VA niż niższą rozdzielczość i brak ghostingu. No z tymi monitorami to trochę śmieszne było, bo właśnie brat chciał jakiś lepszy monitor, ja mu doradziłem ten po filmach od Tomka Stilgara. No i teraz sam się prawdopodobnie skuszę na takiego AOC, który ma 1440p. I ten spoko monitory, w sensie jak za cenę, to naprawdę moim zdaniem są kozak. Jeśli chodzi o kwestie audio, to mam tutaj dwie pary takich małych no-name'owych głośniczków, które są podłączone do wzmacniacza. Słuchawki są na pewno ciekawsze. Słuchawki to są G Wireless, mogliście je widzieć na przykład ostatnio u Isaaca. Są to bezprzewodowe słuchawki, które też wykorzystują technologię Lightspeed. Generalnie jestem super zadowolony z tych słuchawek. No, może poza mikrofonem, który w moim odczuciu no mógłby być troszeczkę lepszy w tych słuchawkach, ale poza tym mikrofonem to nie mam naprawdę zastrzeżeń co do tych słuchawek. Bezprzewodowe słuchawki to jest naprawdę coś. No i ładuje się też przez USB typu C, więc dla mnie wielki plus. Taki pierdołek tutaj pod monitorem, mam jeszcze ładowarkę indukcyjną, którą kupiłem chyba za 5 dyszek. Generalnie ładowarka indukcyjna to jest tak fantastyczna rzecz, że nie myślałem nawet, że mi się to aż tak spodoba, ale jest naprawdę świetna. Natomiast z drugiej strony pod monitorem kryje się taki mały hub,
USB 3.0, co fajne, on ma dodatkowe zasilanie, więc tutaj można na przykład ładować z mocą 7,5 W niektóre rzeczy, plus jest mi tutaj prościej powpinać pewne rzeczy. Akurat problem z bezprzewodowymi rzeczami i obudową NZXTH1 jest to, że porty są jakby na spodzie obudowy, co pokazywałem w tamtym moim materiale. No i w przypadku przewodowych rzeczy nie ma problemu, ale w przypadku bezprzewodowych no robi się error, no i taki hubik bardzo mi tutaj ułatwia, jak po prostu potrzebuję coś wpiąć do komputera. No i tutaj oczywiście stoi mój mały komputerek, fajnie się tutaj mieści taki ITX i jestem z tej obudowy bardzo zadowolony. No, może te temperatury karty graficznej nie są jakieś fantastyczne, ale jako taki long term to powiem Wam, że bardzo fajna jest ta obudowa, w sensie dalej mi się mega podoba ten styl takiego, powiedzmy, Xbox One i uważam, że to jest jedna z ciekawszych propozycji, które miałem okazję testować, czy mieć w ogóle. To jest ciekawy komputer. No i pytają się ludzie, jak przychodzą, co to takie małe. GTX 970 i 1440p 144 Hz. No średnio, w LoLu da się wyciągnąć, ale w innych grach jest ciężko, więc dzisiaj naprawdę w końcu ten ITX, że tak powiem, będzie miał komponenty takie w miarę nowoczesne, które będą miały konkretną wydajność i mam nadzieję, że będzie mi się fajnie grało na takim kompie. Tak, procek. 9700K. Obecnie mam tutaj i3 9350KF. Ta i3 jest wykręcona na 5 GHz i działa całkiem spoko, no ale 4 rdzenie, 4 wątki, no powiem Wam, wiele gier już troszeczkę to dławi, więc będziemy mieli 8-rdzeniowy procesor 9700K. Ostatnio kręcono na niej rekord Dooma, więc wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. Może troszeczkę podkręcę, może zrobię undervolting, zobaczymy, jakie będą temperaturki. Kości RAMu T-Force 16 GB, 3600 MHz taktowanie. Myślę, będzie spoko jak dla Intela, 16 GB mi do gier na pewno wystarczy. Bez żadnego RGB, bez pierdzielenia, w końcu to jest ITX i tak za bardzo tych kości by nie było widać, więc wolałem wziąć szybsze kości, mimo że Intel w sumie nie ma aż takich mega profitów z szybkich kości, po prostu żeby były na przyszłość fajne kosteczki. Dysk obecnie mam Adatę, wymienimy sobie też na T-Force 512 GB. Fajny, bo ma bardzo, bardzo duży radiator. No, obudowy ITX mają to do siebie, że no, to odprowadzanie ciepła wcale nie jest takie dobre i szczerze mówiąc troszeczkę martwię się o tą Adatę, która nie ma wcale jakiegoś dużego radiatora, więc tą Adatkę wrzucę sobie do mojego kompa z Ryzenem. Tak samo zresztą zrobię z RAMem, będę miał go więcej. No a będę miał też dodatkowo tutaj z fajnym radiatorem dysk i będę miał pewność, że nic mi się z nim nie stanie, bo ciepło będzie pewnie fantastycznie odprowadzane. Wisienka na torcie, karta graficzna. Mamy tutaj RTX 2080 Super od PNY XLR8. Część z Was może kojarzy, bo na tej karcie robiłem chłodzenie cieczą. Jak widzicie, poskładałem ją z powrotem do kupy. Jest na fabrycznym chłodzeniu i kurde, mam nadzieję, że wejdzie do tej obudowy, bo... w sensie... No, byłoby śmiesznie, jakby się okazało, że się nie zmieści, no to wtedy, no, wtedy chyba 2060 będę musiał wrzucić. Cholipka, to ja praktycznie wszystko w tym kompie wymieniam, w sensie tak, no nie, że wymieniam, no bo dyski RAM, one zostaną użyte do czego innego, więc to nie jest tak, że to wymieniam i że to pójdzie out, ale no dużo się nawymieniło. Jeżeli w ogóle chodzi o płytę główną w tym ITX-ie, to na filmie o tym ITX-ie mówiłem, że tam sekcja zasilania, coś było nie halo. No i było tak, jak podejrzewałem, że po prostu moja sztuka, coś z nią było nie tak. Dostałem nową sztukę i w ogóle nie ma żadnego problemu. Uważam, że jest to bardzo dobra płyta i rzeczywiście sekcje zasilania, możliwości podkręcania są bardzo dobre. Więc po prostu trafiła mi się wadliwa sztuka. Shit happens. Kurde, ale tutaj dawno w domu nie nagrywałem, już zapomniałem, jak to się tutaj robi. To jest takie dla mnie taki powrót do przeszłości. Niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu, bo nie mam na nic miejsca, gdzie sobie odkładać w studio, to wiecie. Też jest małe, ale jakoś to fajnie idzie. Przy okazji sobie filtry kurzowe w mojej H1 wyczyszczę. Pytanie za 1200 punktów. Czy ta grafa mi tu wejdzie? Aha.
Czekaj, może jakoś tak. Kurde. No nie. No nie. No come on, no na milimetry. Widać to? No, no już tutaj, nie chcę. No nie, no musi wejść. O, pod kątem. Najpierw w górę. Góra, góra. Dół, dół, lewo, prawo, AB. Tak? Jest? Weszło. O matko, pod kątem, tak. Jest, siedzi moi drodzy. Dobra, karta siedzi na żyletki, zamocowana, podłączona. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Teraz proc. Chłodnica troszeczkę się zdążyła zakurzyć przez ten czas, jak korzystam z tego komputera. Filtry na pewno troszeczkę pomogły. Co akurat jest fajne w przypadku NZXT H1, to, że stosunkowo prosto się dokonuje upgrade'ów w tym ITX-ie, co wcale nie jest regułą przy innych obudowach tego typu, bo często wymaga to dużo, dużo, dużo więcej napracowania i wysiłku. A tutaj proszę, siup! Tak, i mamy gotową płytkę, więc trzeba zmienić dysk, procesor, RAM, wszystko trzeba zmienić. I siup, piękne T4-siki, czarne, steel, zamienią nam te ballistixy, które miałem. Bałem się, że przez to, że mają wyższe radiatory, może być problem z upchaniem, ale myślę, nie będzie problemu. Okej, okay. I siup. O, siadło. Taki chillowy dzisiaj bardziej odcinek, co? Chłopce coś wkłada do kompa. Okej, okay, jest. No i wymienimy takiego muskularnego. Patrzcie, jaki to jest. Patrzcie, ten radiator. Patrzcie, ten, a kontra ta adatka. No, adatka też fajna. Adatka zostanie w moim kompie do studio pójdzie, a tutaj ten grubol będziemy mieli elegancko w ITX-ie. Wszystko będzie takie czarne, fajne, klimatyczne. Mamy naszego T-Force'a tutaj, tu mamy T-Force'a, fajne, wszystko czarne. Nie ma praktycznie żadnych teraz diod RGB w tym komputerze, to jest ciekawe. Pytanie za 100 punktów teraz będzie, czy dobrze nałożyłem pastę. A kij, zdejmiemy blok. Ła! No i mamy naszą i3, którą sobie ładnie wyczyścimy. No, teraz najbardziej stresujący, wymiana procka, to zawsze ostrożnie trzeba, ostrożnie, na spokojnie, okidoki, i siup, idzie nasza i7. O, siup, wskoczyło elegancko, tak, i o to chodzi. No i moi drodzy, tak mniej więcej wygląda to moje stanowisko, które sobie udało mi się ulepszyć. Dzięki, że towarzyszyliście mi w tej przeprawie. Ja, tak jak mówiłem, podlinkuję wam wszystko w opisie, o czym mówiłem. Z tego co wiem, to chyba na część rzeczy może być promka teraz, bo jest back to school, więc chyba przynajmniej peryferia Logi powinny być przecenione. No generalnie komputer używam parę dni, spisuje się całkiem spoko. Chociaż no 8 wątków zauważyłem, że też czasami niektóre gry potrafi zdławić, no ale i7 i tak lepiej sobie radzi niż i3. Póki co jej nie podkręcałem, a temperatury trzyma coś w okolicach 65 stopni przy maksymalnym stresie, więc nie jest źle. No grafika troszeczkę też temperatury podbija wysoko, bo do 83 stopni dobija. No NZXT H1 no, nie jest to najlepsza obudowa, że tak powiem, jeżeli chodzi o chłodzenie kart graficznych. No niemniej jednak jest to spory upgrade i przynajmniej teraz jestem w stanie wykorzystać rozdzielczość tego monitora. No i te gry działają jakoś bardziej przyzwoicie niż na 970. Tyle w tym takim dzisiaj luźniejszym materiale. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. Bajus! PS. Sorry, że z telefonu teraz tą końcówkę nagrywałem, ale kamera, wiecie, jest już w studio. Dużo innych filmów się szykuje. Do zobaczenia.